Ewangelii według świętego Mateusza. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Spotkań z Wiarą. Ksiądz Dominik Szymański, a dzisiaj moim gościem jest Miłosz. Miłosz jest mężem Agaty i ojcem dwójki dzieci, Niny i Hugona. Ewangelia dzisiaj to są ostatnie słowa, jakie pisze do nas święty Mateusz Ewangelista. Jest to opis tego, co wydarzyło się w ostatnich chwilach, kiedy Jezus jest obecny z uczniami przed niebowstąpieniem, też kieruje do nich nakaz misyjny. I zauważmy, bardzo ciekawe dla mnie w tym słowie jest to, że kiedy uczniowie są już na górze i towarzyszą Jezusowi w tej ostatniej drodze, niektórzy z nich wątpili. Zadziwiające jest to, że chociaż tyle czasu z Jezusem spędzili, to jednak jakieś wątpliwości się w ich sercach rodzą, ale jeszcze ciekawsze w moim odczuciu jest to, że Jezus jest tego świadomy, a mimo wszystko ich posyła. Posyła ich, aby nieśli dobrą nowinę na cały świat. Miłosz, jak było z tobą? Bo być może też jakieś wątpliwości czasem się w twoich sercach, w twoim sercu rodziły, ale jednak starasz się być w Kościele i też przekazywać dobrą nowinę. Tak, no generalnie można powiedzieć, że ja też od Jezusa, od Boga dużo dostałem, bo pochodzę z rodziny, w której ten przekaz wiary był aktywny. Mam też czwórkę rodzeństwa i gdzieś rodzice zawsze starali nam się te chrześcijańskie zasady, czy chrześcijański styl życia jakby przekazywać. I tak naprawdę ja przez bardzo długi czas jakby w ogóle tego nie podważałem, też jakby bardzo byłem osobą, że tak powiem, aktywnie wierzącą i też nigdy się tego nie wstydzącą. Moi znajomi w szkole czy też na studiach, oni jakby zawsze wiedzieli, że ja jestem jakby związany z Kościołem i też jakby nigdy to nie był dla mnie powód do wstydu. Natomiast powiem szczerze, że tak naprawdę jakieś wątpliwości dopiero zaczęły się rodzić gdzieś, kiedy no tak naprawdę zacząłem dojrzewać jako człowiek. Też myślę, że właśnie to rozeznanie powołania, bo ja też miałem duży kłopot w tym, żeby rozeznać swoje powołanie, bardzo też mocno rozważałem, żeby pójść do seminarium, sprawił, że no, że ja gdzieś trochę nie umiałem odnaleźć tej woli Boga w swoim życiu i trochę się też na niego buntowałem. Ostatecznie jakby jestem w małżeństwie, tak jak wspomniałeś, mam dwójkę dzieci. I też wydaje mi się, że w kontekście tych dzieci warto jest też powiedzieć, że to też nie było dla mnie takie oczywiste, żeby też na to życie się od razu otworzyć, pomimo że mam też sam pochodzę z rodziny wielodzietnej. To pamiętam jakby, kiedy właśnie nasze pierwsze dziecko się poczęło, to, że ja autentycznie poczułem duży strach, tak? Czy sobie damy radę, czy podołamy temu wszystkiemu. Myślę, że ma to też związek z tym, że jakby ja w swoim życiu też miałem no w sumie całkiem spory okres, w którym jakby byłem chory na depresję, więc jakby też te moje wątpliwości były w kontekście tego, czy sobie poradzimy, jakby były w pewien sposób uzasadnione, tak? Natomiast teraz, jakby, kiedy no te, nasza najstarsza córka, no to ma aktualnie no niecałe 3 lata i widzę,
że rośnie, że jakoś dajemy radę, to że Pan Bóg też jakby jest z nami i pomimo tego, że po drodze jest dużo wątpliwości, dużo trudności, to jakoś to wszystko idzie do przodu. Czyli widzisz siebie jako człowieka niedoskonałego, ale jednak posłanego, tak jak owi uczniowie z tej Ewangelii. No i właśnie, powiedziałeś o rodzinie troszeczkę. Faktycznie ta druga część dzisiejszej Ewangelii mówi o posłaniu. My kojarzymy to posłanie bardziej z jakimiś misjami, że idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielajcie im chrztu. I pewnie jest tak, że część ludzi w taki sposób nawet dosłowny to powołanie odczytuje. Przecież wyjeżdżają i księża na misję, czasem całe rodziny. Ale jednak taka podstawowa misja to jest środowisko, w którym no, Pan Bóg nas stawia tu i teraz. W twoim przypadku jest to twoja rodzina i to nauczanie, z greckiego chyba się to bardziej tłumaczy, czyncie uczniów, faktycznie dokonuje się w tym mikroświecie twojej rodziny. Czy udaje się przekazywać wiarę? Pewnie twoje dzieci są jeszcze bardzo małe, ale jakieś próby chyba już są podejmowane w tym wymiarze. Tak, jak najbardziej. Znaczy mi się wydaje, że przede wszystkim jakby poza tym taką rozmową bezpośrednią o Bogu, to najważniejsze jest chyba ten nasz przykład jako rodziców, to, że dzieci widzą rodziców klękających, to, że jakby że dzieci są w stanie zobaczyć, że to jest dla nas ważne i to jest coś, czym my żyjemy, tak? Bo też wielokrotnie tak słyszałem i też po swoich dzieciach tak widzę, że dzieci są w stanie rozróżnić, kiedy ja w tym, co robię, jestem autentyczny, tak? I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Oczywiście my też staramy się już z tą naszą córką, bo drugie dziecko jest no jeszcze zdecydowanie za małe, rozmawiać o Bogu i też tworzyć taką przestrzeń, że kiedy tam modlimy się w niedzielę razem tak bardziej uroczyście, to, że to jest też taka przestrzeń do tego, żeby szczerze porozmawiać o jakichś naszych właśnie problemach w rodzinie, jakichś może problemach dzieci, dlatego, że jakby wydaje mi się, że też bardzo ważne jest to, żebyśmy w relacji z Bogiem, w kształtowaniu naszej wiary byli szczerzy, tak? I to też tego chcę też swoje dzieci nauczyć, bo jakby ja sam też wpadałem trochę w taką pułapkę, że robiłem pewne rzeczy jakby na siłę i oczywiście systematyczność w modlitwie czy w wierze jest bardzo ważna, ale jakby tutaj w moim przypadku wydatniała się też jakby ta religijność naturalna, że robiłem rzeczy tylko dlatego, żeby one zostały odklepane, prawda? I dlatego jakby staramy się jakby nie robić tego jakimś przymuszaniem, tylko raczej zachętą, też myślę, że w dużej mierze jeszcze też zabawą, tak? I myślę, że to jest jakaś optymalna droga, którą obraliśmy. Zwłaszcza, że no, dzieci w tym wieku jeszcze nie są w stanie, że tak powiem, wytrwać dłużej na tym przekazie wiary i to musi być w jakiś sposób dostosowane. Zwłaszcza, że też wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których jakby ta interaktywność i bodźce, które my dostajemy, są bardzo wysokie. W związku z tym ten przekaz wiary musi być też dla dzieci atrakcyjny, tak? Bo, że tak powiem, nawet z tytułu takich, nie wiem jak to nazwać, może jakichś psychologicznych czynników, musimy to jakoś uatrakcyjniać. Oczywiście jakby zachowując sedno, prawda? No tak jest chyba, że spora część ludzi, którzy otrzymują taki jakby tradycyjny przekaz, tradycja nam się powinna kojarzyć z czymś bardzo pozytywnym, ale czasem niestety tak nie jest, że ktoś, kto był zmuszany do modlitwy, potem jak już zaczyna sam decydować, to po prostu zostawia wiary, bo nie widzi w niej sensu albo nie widzi w niej jakiejś głębi. I myślę, że jest to istotne, żeby szukać
takiego dobrego środka, zwłaszcza w przekazie wiary w rodzinie, bo czasem też się spycha to na kościół. No, niech się księża tym zajmą, ale przecież kontakt z księdzem na niedzielnej Eucharystii jest minimalny. Potem jest katecheza w szkole, toczy się dyskusja dzisiaj też nad tym, ale jeżeli nie będzie przekazu wiary w rodzinie, to wiadomo, że budujemy na bardzo słabym fundamencie. Chciałem jeszcze się odnieść do jednej kwestii, bo dzisiaj przeżywamy Niedzielę Trójcy Świętej. Jest to chyba jeden z najtrudniejszych dogmatów wiary. Myślę, że wielu teologów się boryka z tym tematem. Jest to też chyba największa tajemnica, tak mi się wydaje. Ja sam kiedyś byłem zapytany na egzaminie w seminarium jeszcze o to, jaki to ma praktyczny przekaz. Profesor zapytał mnie, co byś powiedział na kazanie. Ja wtedy byłem, nie wiem, na trzecim, może czwartym roku, nie pamiętam dokładnie. I tak zamilknąłem. W zasadzie to nie wiedziałem, co odpowiedzieć na to pytanie. I on powiedział, że Trójca jest pewną, z doskonałością, jest też doskonałą jednością, jest wzajemnym odarowywaniem. I że w zasadzie my jako ludzie też powinniśmy do tego dążyć, a ja myślę, że życie rodzinne też jest jakimś szczególnym momentem, kiedy to można urzeczywistniać, życie małżeńskie. Nie ma dzisiaj z nami Agaty, to nie jest celowe, bo miała dzisiaj tutaj być i tą jedność małżeńską pokazać, ale zachorowała wam córka i jesteś sam. Ale czy ta jedność w małżeństwie na wzór, powiedzmy, tego obdarowywania się osób boskich też jest możliwa, czy jest prawdziwa? Znaczy mi się wydaje, że jest kluczowa, bo bez takiego myślenia, że ja oddaję kawałek siebie, cząstkę siebie dla tej drugiej osoby i również dla Boga, to w zasadzie małżeństwo wydaje mi się, że nie jest w stanie przetrwać, tak? Jakby w tej naszej codzienności jest tysiące sytuacji, w której ja muszę w głowie się zorientować. Nie, miłość, nie stawiasz siebie na pierwszym miejscu, pójdziesz tutaj na rękę, tak? Pójdziesz swojej żonie na rękę i tak samo ona, tak? Bo też jesteśmy, jakby każdy z nas jest słaby i jakby to dwie strony muszą mieć tą perspektywę, że oddają życie za, no może tak górnolotnie, tak? Ale w tych jakby, jeśli ma się tą perspektywę, to ona jest też bardzo ważna w tych takich małych rzeczach w codzienności. I wydaje mi się, że jeśli małżeństwo ma trwać, to bez tej perspektywy jest w dzisiejszym świecie też bardzo ciężko. I też wydaje mi się, że ta jedność jest też kluczowa, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, tak? Jeśli mąż i żona mają jakieś, że tak powiem, rozbieżne metody wychowawcze, rozbieżne, że tak powiem, spojrzenie na pewne kwestie, to dziecko będzie też to wykorzystywać, tak? My jakby już nawet w takich małych rzeczach mieliśmy jakby przykłady, że i na początku córka próbuje coś, że tak powiem, wynegocjować u jednego rodzica, a jeśli się nie udaje, to idzie do drugiego, tak? I jeśli jakby w tych kwestiach jest rozjazd, to dziecko też to wyczuwa i może to też potem prowadzić jakby do jakiegoś konfliktu małżeńskiego, prawda? Wydaje mi się to też, że bardzo ważne jest ta jedność, żeby tą jedność budować każdego dnia. To znaczy, żeby każdego wieczora, kiedy kładziemy się spać, żeby tą jedność odbudowywać. Może była jakaś kłótnia, może był jakiś cichy dzień, to żeby jednak kładąc się spać, spróbować tą relację na nowo scalić i jakby nie dopuszczać do tego, żeby ten taki okres jakiegoś konfliktu czy właśnie braku jedności przedłużał się, bo to jakby zawsze potęguje te wszystkie problemy i może prowadzić do jakichś, że tak powiem, trudniejszych sytuacji. I czy wiara w tym pomaga? No, zdecydowanie, dlatego że jeśli ja jako osoba niewierząca nie miałbym tej perspektywy, że ja oddaję swoje życie dla mojej żony,
ale przez pryzmat tego, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie, to prawdopodobnie przyszedłby moment, gdybym ja powiedział, to, że ty jesteś moją żoną, to jest trochę za mało, tak? Patrząc oczywiście, jeśli byłbym człowiekiem niewierzącym. A tak zawsze mam tą wyższą instancję, do której się mogę odwołać i wtedy jakby nie robię tego już stricte dla niej, ale z powodu mojej wiary i mojej relacji z Jezusem i tego, co On zrobił dla mnie, tak? Mm-hmm. No tak jest też słowo tej ostatniej, ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii, w ogóle Ewangelii według świętego Mateusza. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Myślę, że z tego, co mówisz, to słowo się jak najbardziej realizuje w twoim życiu, w twojej rodzinie i w twojej jedności małżeńskiej. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie do tego programu. Mam nadzieję, że będzie to jakąś też inspiracją dla tych może, którzy nas oglądają i zachętą też do zaufania Bogu, jak jesteście w małżeństwie, też do otwierania się na życie. Chociaż, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, no różne wątpliwości mogą się rodzić, ale Pan Bóg nie posyła doskonałych, posyła ludzi słabych i uzdalnia ich do tego, żeby dawać swoje życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.